to myśmy się tylko ubrali, prawda? Nicśmy z sobą nie zabrali, tylko temu wiotkiem, bo mówimy, to zaraz tutaj mogą być, prawda? I uciekliśmy do wioski czeskiej, 400 metrów jakieś mieliśmy przejść, prawda? I tam u Czechów się zatrzymali w jednej miejscowości. I zaraz jak się zrobiło już widno i rano, to zaraz przyszli tam Ukraińcy, znajomi ojca, bo ojciec im dużo pomagał. Pisał im podania jako nauczyciel do tam do władz innym, i nie brał pieniądze, radził im. I przyszli tacy, którzy byli z ojcem, prawda, z tego, i mówią: siedźcie tutaj, my was pilnujemy. Z jednej strony i z drugiej strony byli bez broni, oni byli ci Ukraińcy. My was nie damy zabić. No tośmy siedzieli. Ale jedną noc mi tam przenocowali. No ja tą noc strasznie pamiętam, bo z kolei przyszedł Ukrainiec i mówi tak, no wy tutaj jesteście, mówi tak wszyscy razem, mówi trzeba, żebyście się rozdzielili. Mówi, ja was zabiorę, mówi mnie, znaczy ja miałem wtedy 19 lat, prawda, mnie i Krasowskiego. Krasowski to był oficer, nauczyciel też, i on był właściwie komendantem tej konspiracji, prawda? I Krasowskiego, mówi, dasy. A moja mama była przeciwko, ale w końcu przegłosowali ją i nas wzięli. Wziął on. Od gdzieś to jakieś pół kilometra od tego miejsca. No, a Krasowski mówi tak, my tutaj musimy uważać jednak, mówi, będziemy czuwać. I myśmy tak siedzieli, rozmawiali w pokoju oddzielnym i naraz patrzymy, na drodze, która przylegała do tej chałupy, przyjechała furmanka, prawda, i z niej wysiadają z karabinami upowcy i wchodzą na podwórko, prawda. No to my widzimy, że on nas chciał wydać albo coś, to my przez okno, prawda, do ogrodu. Ja pamiętam, skoczyłem przerażony nie z tej ziemi, skoczyłem do tego ogrodu, przeleciałem przez jakieś konopie czy coś, wpadłem na łąki, później do wody takiej i w pola. A to był lipiec, zboża stały na tym. I leciałem tymi zbożami, leciałem. W końcu się zatrzymałem i mówię, gdzie ja jestem. Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem, jak teraz dojść do tej wsi czeskiej. Jak ja pomylę się, to wyjdę na jakąś ukraińską, to koniec. I się tak zastanawiam, ale naraz słyszę szczekanie psa, a myśmy mieli takiego dużego psa, Misio się nazywał. Ja go po głosie mogłem poznać, ja mówię, o, to jest mój dom. Ja na to poszedłem, ale do domu nie poszedłem, chciałem mu podziękować temu Misiowi, że mnie uratował, ale bałem się, że tam nie zasadzka, nie? Ominąłem to, no i o świcie, znaczy jeszcze było szaro bardzo, dotarłem do tych Czechów. No i moja mama już była na podwórzu, była i patrzyła się i słuchała te strzały naokoło i bała się o mnie, że coś może być, prawda? No i zaraz rano przyszli znowu ci sami Ukraińcy, co byli poprzedniego dnia, i mówią tak, niestety, mówi, musicie wyjechać, my nie damy rady was obronić. Znaczy, rozeznali tam tę sytuację, my was odprowadzimy do pociągu. Jedźcie do Włodzimierza. No i w ten sposób te 3 kilometry nas prowadzili, osłaniali, żeby czasem po drodze nam nic się nie stało. No a ja przychodziłem, to było już 12, to było 12 lipca, a ja przychodziłem na stację, a tam pełno ludzi jest, którzy uratowali się z rzezi. Ranni, pokaleczeni. Niektórzy po prostu byli zaszachowani, tak? Straszny o ten. No, a my czekamy na pociąg. Przyjechał taki pociąg towarowy i my do tych towarowych wagonów się załadowali i dojechaliśmy do Włodzimierza. A w Włodzimierzu jeszcze gorzej. Tam na ulicach, wszędzie na ulicach, w parkach, i ten pełno ludzi.
prawda? Nie mają gdzie mieszkać, koczują, prawda? No, ojciec miał tam znajomych, to nas wzięli do siebie, do chałupy, prawda? I było w porządku, ale ludzie nie tego. No jednym słowem, straszna historia.